Dzisiaj, moi drodzy, będziemy sobie mówili o terminie pierworodny w kontekście bóstwa Jezusa Chrystusa. Początkujący czytelnik Pisma Świętego, gdy odnajduje w Nowym Testamencie natchnione zapisy odnoszące się do Pana Jezusa jako pierworodnego, może odnieść mylne wrażenie, że skoro Jezus jest pierworodny, to musi mieć swój początek. A jeśli ma swój początek, to nie jest Bogiem. Takie skojarzenie nie wypływa ze złej woli czytelnika Biblii. Jest ono raczej wynikiem niezbyt głębokiej wiedzy biblijnej, ale może być niebezpieczne, gdyż może zwieść go na manowce. Chciałbym tutaj, abyśmy wspólnie razem odczytali pewien zapis, tekst biblijny autorstwa apostoła Piotra, zapisany w drugim liście Piotra i trzeci rozdział. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Czytam wersety od 15 po 17. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. W Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu mamy partie tekstu, które są łatwe, proste do zrozumienia. Ale mamy też natchnione zapisy, które powodują kontrowersje, które powodują spory, których nie do końca wszyscy są w stanie pojąć i zrozumieć. I właśnie o tym pisze tutaj apostoł Piotr. Są pewne partie Pisma Świętego, które są trudniejsze, które wymagają większej, głębszej wiedzy biblijnej. I dlatego ludzie niezbyt w Piśmie Świętym wykształceni po prostu błędnie je rozumieją, a bardzo często również te błędne nauki przekazują innym, ich wprowadzając w błąd. Chciałbym teraz przedstawić słuchaczom, co naprawdę oznacza słowo pierworodny i jakie jest jego znaczenie w Piśmie Świętym w ogóle i w kontekście osoby Jezusa Chrystusa. Stary Testament został zapisany w języku hebrajskim. W Starym Testamencie funkcjonuje hebrajskie słowo bekor. Słowo bekor w sensie dosłownym oznacza pierworodny, najstarsze z potomstwa. Słowo bekor dotyczy ludzi i zwierząt oprócz rodzaju żeńskiego, czyli dotyczy mężczyzn i dotyczy zwierząt, samców, nie dotyczy kobiet, nie dotyczy zwierząt, samic. Ale słowo bekor w Starym Testamencie występuje również jako metafora i ma następujące znaczenie. Najważniejszy, pierwszy pod względem autorytetu, ważności, pozycji, uczuć. Ktoś, kto jest prymusem, ktoś, kto jest princepsem, mającym pierwszeństwo, będącym najlepszym i tym podobne. I chciałbym teraz przedstawić trzy teksty ze Starego Testamentu ukazujące
Znaczenie hebrajskiego słowa bekor, czyli pierworodny, właśnie w znaczeniu metafory oznaczającej kogoś najważniejszego, kogoś, kto zajmuje pierwsze miejsce, kto jest, że tak powiem, najbliższy Bogu. Bardzo proszę, weźmy do ręki egzemplarze Pisma Świętego i otwórzmy Księgę Wyjścia, czyli drugą Księgę Mojżesza. Tam 4 rozdział, wersety 22 i 23. Mojżesz z rozkazu Boga staje przed Faraonem i zwraca się do Faraona następującymi słowami, które przeczytam najpierw z przekładu Biblii Warszawskiej, czyli z nowego przekładu, a potem przeczytam z Biblii hebrajsko-polskiej przekładu interlinearnego. 4 rozdział 2 Księgi Mojżesza, czytam wersety od 22 do 23. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję twego syna pierworodnego. I teraz czytam z Biblii hebrajsko-polskiej, przekład interlinearny. I powiesz do Faraona, tak mówi Jahwe, synem moim, pierworodnym moim jest Izrael. I mówię tobie, wypuść syna mojego, aby służył mi. A jeśli będziesz odmawiał uwolnienia go, oto ja zabiję syna twojego, pierworodnego twojego. W powyższym zapisie hebrajskie słowo bekor występuje 2 razy. Bóg nazywa w przenośni Izrael swoim synem pierworodnym. W ten sposób Bóg chce zaznaczyć, że spośród wszystkich ówczesnych narodów Izrael jest dla niego najważniejszy, najbliższy. Zajmuje pierwsze miejsce wśród narodów. Natomiast literalnie Izrael nie był pierwszym zaistniałym na świecie narodem. Po raz drugi w tym tekście, ale już w sensie dosłownym, Bóg słowem bekor określa pierworodnym pierwszego syna Faraona, który był następcą tronu Egiptu. I tutaj rzeczywiście pierworodny syn Faraona jest określony tym samym słowem, ale już w znaczeniu literalnym, jako pierwszy, najstarszy syn Faraona. Popatrzmy teraz na kolejny tekst. Otwórzmy Księgę Psalmów i tam Psalm 89. Psalm 89. Psalm 89 mówi o Bożych obietnicach danych Dawidowi, królowi Izraela. I w wersecie 28 jest następujący zapis. W nowym przekładzie Biblii Warszawskiej brzmi on następująco. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. W Biblii hebrajsko-polskiej przekładu interlinearnego tekst w zasadzie się nie różni, brzmi: natomiast ja pierworodnym uczynię go najwyższym spośród królów ziemi. Oczywiście cały psalm, jak i ten tekst dotyczą króla Dawida. Ten fragment psalmu odnosi się do Dawida. Wśród starożytnych monarchów
wieku XI i X przed naszą erą, izraelski król Dawid miał dla Boga najwyższe znaczenie. Był pomazańcem Pana i reprezentował naród wybrany oraz wartości Boże. Natomiast literalnie Dawid był najmłodszym, 8. synem Jesego z Betlejem. A więc popatrzcie, mamy tutaj słowo Bekor, które odnosi się do Dawida, który w rzeczywistości był 8. synem Jesego z Betlejem, ale Bóg nazywa go pierworodnym wśród królów ziemi, czyli tym najważniejszym, tym najwyższym, tym, który stoi na pierwszym miejscu. Popatrzmy teraz na kolejny tekst Starego Testamentu, zapisany w księdze proroka Jeremiasza, 31 rozdział, werset 9. Czytam ten tekst z księgi Jeremiasza w przekładzie Biblii Warszawskiej, nowy przekład, 31:9. Brzmi on następująco. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród pocieszenia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na której się nie potkną. Gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. Teraz przeczytam ten sam tekst z Biblii Hebrajsko-Polskiej, przekład interlinearny. Przeczytam tą drugą część, bo ona nas najbardziej interesuje. Przyprowadzę go do strumieni wód po drodze prostej. Nie potkną się na niej, bo jestem dla Izraela za ojca, a Efraim pierworodnym moim on. Gdy będziemy czytali Księgę Rodzaju, pierwszą Księgę Mojżesza, tam dowiemy się, że Efraim był drugim synem Józefa urodzonym w Egipcie. A więc nigdy nie był synem pierworodnym, najstarszym. Tu w tym tekście Bóg go określa pierworodnym synem, ale synem moim, mówi Bóg. W trudnych i niebezpiecznych dla ludu Bożego czasach proroka Jeremiasza w 6 wieku przed naszą erą, kiedy Judea, kiedy w ogóle naród wybrany znalazł się pod grożącym mu niebezpieczeństwem ze strony Babilonu, Bóg, aby wyszczególnić swoją troskę i miłość wobec plemienia Efraima, nazywa go pierworodnym, czyli tym najważniejszym, najbliższym sercu Bożemu. A więc widzimy, że oprócz znaczenia literalnego, oznaczającego najstarszego syna, pierwszego syna, słowo Bekor, pierworodny, ma również znaczenie symboliczne, oznaczające kogoś, kto jest najważniejszy, kto jest pierwszy pod względem autorytetu, ważności, pozycji, uczuć, ktoś, kto jest prymusem, princepsem, mającym pierwszeństwo, będącym najlepszym, najbliższym sercu Bożemu. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Nowy Testament został zapisany w języku greckim. W Nowym Testamencie występuje greckie słowo prototokos. Greckie słowo prototokos jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa bekor. W Nowym Testamencie greckie słowo prototokos występuje tylko 8 razy, a więc bardzo mało. 2 razy greckie słowo prototokos występuje w sensie dosłownym. Najpierw w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale i wersecie 7.
Otwieramy Ewangelię Łukasza, tam drugi rozdział i czytamy werset 7. Czytam z Nowego Przekładu Biblii Warszawskiej. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oczywiście jest to fragment opisu narodzin Chrystusa Pana w Betlejem. W tym tekście Chrystus Pan nazwany jest Prototokos, bo rzeczywiście był on pierwszym, najstarszym synem Marii. A więc słowo Prototokos odniesione przez Ewangelistę Łukasza do Pana Jezusa jest tutaj użyte w sensie dosłownym. Jezus był pierworodnym synem Marii. Drugi raz słowo prototokos w sensie dosłownym użyte jest w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków. I tam czytam rozdział 11, no i werset 28. List apostoła Pawła do Hebrajczyków, 11 rozdział i werset 28. W 11 rozdziale święty Paweł rozpisuje się na temat wiary i bohaterów wiary. I w wersecie 28 napisał odnośnie Mojżesza i wydarzeń związanych z plagami egipskimi następujące słowa. Przez wiarę obchodził Paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Oczywiście ten tekst odnosi się do ostatniej plagi, która nawiedziła starożytny Egipt, do plagi śmierci wszystkich pierworodnych. I tutaj apostoł Paweł, nawiązując do tej plagi, używa słowo prototokos w sensie literalnym dla określenia pierworodnych synów, którzy zginęli podczas plagi śmierci pierworodnych, podczas 10 plagi w Egipcie, co jest bardzo dokładnie opisane w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżesza. A więc to są te dwa miejsca w Nowym Testamencie, gdzie występuje słowo prototokos, pierworodny w sensie dosłownym. 6 razy greckie słowo prototokos występuje w Nowym Testamencie jako metafora, mając takie same znaczenie jak hebrajskie słowo bekor w Starym Testamencie. A więc tak jak słowo bekor, tak słowo prototokos w Nowym Testamencie oznacza najważniejszy, pierwszy pod względem autorytetu, ważności, pozycji, uczuć. Ktoś, kto jest princepsem, prymusem, mającym pierwszeństwo, będącym najlepszym. Ktoś najważniejszy w oczach Boga, najbliższy sercu Bożemu. I pragnę teraz przeczytać z listu do Rzymian, 8 rozdział i werset 29. Czytam list apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, werset 29 z Biblii Warszawskiej, Nowy Przekład, który brzmi następująco. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. W Biblii grecko-polskiej, przekład interlinearny, ten tekst brzmi następująco. Bo których wcześniej poznał i przeznaczył jako mających kształt tożsamy z obrazem Syna Jego,
ku być on pierworodnym wśród wielu braci. Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest pierworodnym wśród wielu braci. To znaczy, że Jezus jest najważniejszym bratem naszym wśród ludu Bożego, w Bożym Kościele. Tak to należy rozumieć. Wszyscy wyznawcy Chrystusa to są bracia. Chrystus też jest naszym bratem, ale On jest tym pierworodnym, czyli tym najważniejszym. To miał na myśli apostoł Paweł. Teraz popatrzmy na kolejny zapis Nowego Testamentu, gdzie użyte jest słowo prototokos. Jest to list apostoła Pawła do Kolosan i tam pierwszy rozdział, a będziemy czytali wersety od 15 po 20. Czytam ten tekst z Nowego Przekładu Biblii Warszawskiej. Rozdział pierwszy, wersety od 15 po 20. On, mowa o Panu Jezusie, On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Ten sam tekst przeczytam z Biblii grecko-polskiej, przekład interlinearny. Niewiele on się różni, w zasadzie prawie w ogóle, od tego przekładu Biblii warszawskiej, który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym całego stworzenia, bo w Nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy to państwa, czy to panowania, czy to władze. Wszystko z powodu Niego i ku Niemu jest stworzone i On jest przed wszystkim i to wszystko w Nim stanęło razem i On jest głową ciała społeczności wywołanych, który jest początkiem pierworodnym z martwych, aby stał się we wszystkim sam będąc pierwszym, bo w Nim miał upodobanie, żeby całe wypełnienie zamieszkać. Jedyna różnica, jaka istnieje w przekładzie Biblii warszawskiej, a greckim tekstem jest taka, że w Biblii warszawskiej w wersecie 19 jest zapisane, że w Nim, czyli w Chrystusie, zamieszkała cała pełnia boskości. Natomiast tekst grecki mówi, bo w Nim miał upodobanie, żeby całe wypełnienie zamieszkać. Oczywiście zwrot, żeby w Nim całe wypełnienie zamieszkać, odnosi się do bóstwa Chrystusa, no ale nie występuje tutaj słowo cała pełnia boskości, całe wypełnienie zamieszkać. Dlatego ta osoba, która dokonywała przekładu listu do Kolosan, ona właśnie oddała to słowami cała pełnia boskości. Ten tekst jest tekstem dość trudnym, sprawiającym poważne zamieszanie, jeśli chodzi o rozważania dotyczące natury Boga, natury Chrystusa. Ten tekst często jest używany przez antytrynitarzy.
aby udowodnić, że Chrystus nie jest Bogiem, no bo przecież On jest pierworodnym. Ale moi drodzy, tylko pobieżny czytelnik, który płytko rozumie Pismo Święte, zrozumie ten tekst w takim znaczeniu, jakoby Chrystus był literalnie pierworodnym, czyli nie byłby Bogiem. Głęboka analiza i zrozumienie tekstu biblijnego, do czego jest potrzebna i modlitwa, i oświecenie Duchem Świętym, wskazują jednak na zupełnie co innego. Popatrzmy na ten tekst. Paweł zapisał: On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Gdyby w tym momencie zapis apostoła Pawła kończył się, mielibyśmy poważny problem, bo tekst mówi, że Chrystus byłby pierworodnym wszelkiego stworzenia, a więc można byłoby wyciągnąć wniosek, pierwszą istotą stworzoną wśród całego stworzenia. Ale apostoł Paweł dalej pisze i on w dalszej części wyjaśnia, co ma na myśli, kiedy określa Pana Jezusa terminem pierworodnym wszelkiego stworzenia. Zwróćcie uwagę, że pomiędzy wersetem 15 a na początku wersetu 16 występuje słowo ponieważ albo słowo bo. Bo występujące tutaj greckie słowo możemy przetłumaczyć na polskie słowo ponieważ lub na polskie słowo bo. W jakim momencie używamy słowa ponieważ? W jakim momencie używamy słowa bo? Na przykład ktoś powie w ten sposób: ja dzisiaj nie pójdę do Kowalskiego. I potem, chcąc wyjaśnić, dlaczego nie pójdzie do Kowalskiego, kontynuuje myśl: bo pada silny deszcz. Prawda? A więc to słowo bo między dwiema partiami zdania, początkiem i końcem, występujące mniej więcej po środku, ono zaznacza, że to, co po nim występuje, to co ta treść, która po nim jest zapisana, wyjaśnia tą treść, która jest przed słowem bo. Albo ktoś powie w ten sposób: nie będę już odkładał pieniążków na lokatę w banku, bo oprocentowanie jest śmiesznie małe. Ponieważ oprocentowanie jest śmiesznie małe. Bo oprocentowanie jest śmiesznie małe. Ten ktoś stwierdza, że nie będzie odkładał pieniążków na lokatę w banku. W drugiej części zdania wyjaśnia dlaczego. Oczywiście między pierwszym stwierdzeniem a wyjaśnieniem występuje słowo bo, ponieważ. Występowanie tego słowa mówi nam o tym, że to, co występuje po słowie bo, ponieważ, tłumaczy treść, która występuje przed słowem bo, ponieważ. A więc Paweł zapisał, że Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia i potem od wersetu 16 pisze ponieważ, bo. Czyli teraz Paweł będzie wyjaśniał, dlaczego określił Pana Jezusa pierworodnym wszelkiego stworzenia. Dlaczego tak myśli? Co ma w ogóle na myśli, przedstawiając Chrystusa jako pierworodnym wszelkiego stworzenia? I pisze dalej w ten sposób: ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko. W Nim, nie On został stworzony,
tylko w Nim, w Chrystusie zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. W zapisie tym nie ma w ogóle mowy o stworzeniu Pana Jezusa. Apostoł Paweł wyjaśnia, że określił Pana Jezusa pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo to Pan Jezus powołał świat do istnienia. Przez Niego wszechświaty zaistniały. On jest źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia. Czyli Chrystus jako pierworodny jest tu określony jako ten najważniejszy, który zapoczątkował istnienie wszechświatów, który jest źródłem życia, który wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy, dzięki któremu wszystko istnieje. Nie ma tu mowy o tym, że Chrystus jest pierwszym stworzeniem. To jest błędne zrozumienie. Paweł nie napisał, że Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo, ponieważ został stworzony jako pierwszy, tylko Paweł napisał, Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo, ponieważ On wszystko stworzył, On zainicjował stworzenie świata, On jest źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia. Ale popatrzmy dalej. Paweł pisze, On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem. W jakim sensie jest początkiem? W takim samym sensie, w jakim nasi rodzice są naszym początkiem. Miłość naszych rodziców doprowadziła do tego, że przyszliśmy na świat. To oni zapoczątkowali nasze istnienie. To oni dali początek naszemu istnieniu. Tak samo należy rozumieć słowo początek odnoszące się tutaj do Pana Jezusa. To On dał początek istnieniu wszechświata. On zapoczątkował go, ale Chrystus nie jest w sensie literalnym początkiem. Popatrzmy dalej. I zaraz po tym słowie występuje słowo pierworodnym z umarłych. Jak zrozumieć Pawłowe określenie, że Chrystus jest pierworodnym z umarłych? Po raz drugi w tym fragmencie listu apostoła Pawła do Kolosan mamy użyte słowo prototokos, pierworodny. Tym razem Paweł określa Chrystusa pierworodnym z umarłych. Czy Chrystus jest literalnie pierwszą osobą, która zmartwychwstała? Przypomnijmy sobie, czy przed śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa miały miejsce opisane w Biblii wypadki zmartwychwstania. No oczywiście, że tak. Łazarz z Betanii, młodzieniec z Nain, wielu bezimiennych zmartwychwzbudzonych przez Pana Jezusa, których wspominają Ewangelie. A czy w Starym Testamencie były przypadki zmartwychwstania? Też były przypadki zmartwychwstania. Prorok Elizeusz wzbudził zmartwych syna pewnej kobiety w Szunem. Czytamy, że kiedyś był pogrzeb w pobliżu Jerycha i kiedy niesiono zwłoki, zobaczono zbliżający się jakiś oddział wojskowy i rzucono te zwłoki, one spadły tam, dotknęły grobu Elizeusza i ten człowiek zmartwychwzbudzony został. A więc przypadki zmartwychwzbudzenia
miały miejsce i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie. A więc Chrystus nie jest tym pierwszym, pierworodnym w sensie literalnym spośród zmartwychwzbudzonych. Ale jest pierworodnym z umarłych w sensie ważności. Bo to zmartwychwstanie Chrystusa było gwarancją w ogóle możliwości zmartwychwstania kogokolwiek. Chrystus jest tym najważniejszym spośród wszystkich zmartwychwzbudzonych przed Nim i którzy będą zmartwychwzbudzeni po Nim. Bo to zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem zbawienia, odkupienia, no i oczywiście zmartwychwstania wszystkich sprawiedliwych. Inaczej tego nie da się zrozumieć. A więc tutaj słowo pierworodny również ma znaczenie symboliczne, najważniejszy, ten pierwszoplanowy, byśmy mogli w ten sposób powiedzieć. No i oczywiście na końcu Paweł zapisał ciekawą myśl na końcu wersetu 18. Aby we wszystkim był pierwszy. No i właśnie, Paweł pisze, że Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Paweł pisze, że Chrystus jest początkiem. Paweł pisze, że Chrystus jest pierworodnym z umarłych. Aby we wszystkim był pierwszy, czyli jaki? Najważniejszy. Jeśli chodzi o stworzenie świata, odkupienie, zbawienie, Chrystus jest najważniejszy, jest pierwszy. Tak rozumiał to apostoł Paweł. Aby we wszystkim był pierwszy, zapisał Paweł w wersecie 18. Kolejny raz hebrajskie słowo bekor ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie przedstawione jako greckie słowo prototokos występuje znowu w pismach apostoła Pawła w liście do Hebrajczyków, rozdział 1, werset 6. Dlatego, że większość biblistów jest zdania, że list do Hebrajczyków jednak napisał apostoł Paweł. A więc popatrzmy na list do Hebrajczyków, 1 rozdział i werset 6. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat. Gdy Chrystus Pan umarł, zmartwychwstał i w niebo wstąpił, gdy rozpoczął swoją służbę w niebiańskiej świątyni, On jakby na nowo został wprowadzony na świat. Paweł określa Chrystusa tutaj pierworodnym. I to słowo występujące tutaj, pierworodny, oznacza najważniejszy. Gdy ten najważniejszy, gdy ten, kto stoi na pierwszym miejscu w Bożej ekonomii planu zbawienia, kiedy On zmartwychwstał, kiedy w niebo wstąpił, kiedy rozpoczął swoją służbę, Ojciec wywyższa Go, wprowadza Go znowu na świat. Nie On sam to czyni, nie jest samozwańcem. Nikt Mu nie powie: sam się wybrałeś. Ojciec Go wybrał, Ojciec Go wywyższył. I tutaj Chrystus jest określony słowem pierworodny, ten najważniejszy. Popatrzmy teraz na list do Hebrajczyków, 12 rozdział, od wersetu 22 po 24. Bardzo ciekawy zapis. Czytam ten tekst w nowym przekładzie Biblii Warszawskiej. Brzmi on następująco. Lecz wy podeszliście do góry Syjon,
i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Ten sam tekst przeczytam z Biblii grecko-polskiej, przekład interlinearny. Niewiele on się różni, właściwie nic, ale posłuchajmy. Ale podeszliście do Syjon góry i miasta Boga żyjącego, i Jeruzalem niebieskiego, i dziesiątków tysięcy zwiastunów, czyli aniołów, zgromadzenia ogólnego i społeczności wywołanych pierworodnych, spisanych w niebiosach, i sędziego Boga wszystkich, i duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi. Cały zapis ma sens przenośny. Paweł pisze te słowa do Hebrajczyków, do swoich rodaków, do Żydów, starając się ich przekonać, że Chrystus, a właściwie Jezus z Nazaretu, którego ukrzyżowali, jest właśnie tym prawdziwym Mesjaszem. No i on pisze do Żydów, że wy podeszliście do góry Syjon. No, dalej pisze, podeszliście do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego. Pytanie, czy Żydzi naprawdę podeszli do niebiańskiego Jeruzalem? W literalnej Jerozolimie zamieszkiwali Żydzi. I do literalnej, starożytnej Jerozolimy schodzili się na różne święta i uroczystości kultu Boga. Ale czy do Jeruzalem niebiańskiego oni podeszli? Dalej pisze, że oni są częścią albo podeszli do społeczności wywołanych pierworodnych. Czyli byśmy powiedzieli, że do tych po prostu do kościoła, społeczności kościoła składającej się z pierworodnych spisanych w niebiosach. No i problem. Autor listu zbawionych wierzących ludu Bożego określa społecznością powołanych pierworodnych spisanych w niebiosach. To znaczy, że ci ludzie odkupieni krwią Chrystusa są dla Boga najważniejsi, szczególni. Pomyślcie, gdyby występujące tu słowo prototokos, pierworodny, potraktować literalnie, to musielibyśmy przyjąć, że zbawienia dostąpią jedynie pierworodni mężczyźni. Jedynie pierworodni mężczyźni. To jest kompletny nonsens. Tutaj słowo pierworodny ma znaczenie symboliczne, oznacza zbawionych, którzy dla Boga są tymi najważniejszymi, tymi na pierwszym miejscu, tymi najbliższymi sercu Bożemu. I ostatni tekst, gdzie występuje greckie słowo prototokos, zapisany jest w Księdze Apokalipsy, rozdział pierwszy i tam werset piąty. Czytam z Biblii Warszawskiej nowy przekład. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Proszę popatrzeć, tutaj jest zapisane i od Jezusa Chrystusa,
który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych. Biblia grecko-polska, przekład interlinearny, oddaje to słowo następująco. I od Jezusa Chrystusa, który świadkiem wiernym, pierworodnym z martwych i władcą królów ziemi. Chrystus jest pierworodnym z martwych. Chrystus jest pierworodnym z umarłych. Chrystus jest pierworodnym, należy to tak rozumieć, spośród tych, którzy z martwych wstali, z martwych wstaną. Tutaj w piśmie Apokalipsy apostoła Jana ten termin odnoszący się do Chrystusa, pierworodny z umarłych, ma takie same znaczenie, jak w liście do Kolosan apostoła Pawła, gdzie Paweł również określił Pana Jezusa pierworodnym z umarłych. Przed Chrystusem były przypadki zmartwychwzbudzenia. W skali ogólnoświatowej zmartwychwstanie sprawiedliwych nastąpi podczas powrotu Pana Jezusa. Biblia nazywa to pierwszym zmartwychwstaniem. Po milenium na sąd ostateczny zmartwychwstaną niesprawiedliwi. Apokalipsa nazywa to drugim zmartwychwstaniem. A więc zmartwychwstaną wszyscy ludzie, i sprawiedliwi, i niesprawiedliwi, i ci do zbawienia, i ci, którzy nie otrzymają zbawienia. Ale Chrystus jest wśród zmartwychwstałych pierworodnym, czyli tym najważniejszym, bo to dzięki Jego śmierci na krzyżu Golgoty i Jego zmartwychwstaniu wypełniło się Boże odkupienie. Odzyskaliśmy nieśmiertelność. Dostąpiliśmy pojednania z Bogiem. Nasze grzechy zostały nam przebaczone. Oczywiście wszystko to opiera się na naszej wierze, na naszym zaufaniu. Chrystus jest pierworodnym z umarłych, bo Jego zmartwychwstanie jest fundamentem, jest podstawą zmartwychwstania sprawiedliwych do życia wiecznego. Gdybyśmy więc mogli tak zapytać się, czyje zmartwychwstanie w historii świata jest najważniejsze, stoi na pierwszym miejscu, to na podstawie objawienia świętego Jana i listu do Kolosan możemy śmiało odpowiedzieć, że najważniejsze jest zmartwychwstanie Chrystusa. Dlatego i Paweł, i Jan określają Chrystusa jako pierworodnego z umarłych. Doszliśmy do końca naszego rozważania. Chciałbym to podsumować następującym wnioskiem. W Nowym Testamencie słowo pierworodny, prototokos, odnosi się do Jezusa dla zaznaczenia, że był On pierworodnym, czyli pierwszym synem Marii. Natchnieni autorzy Nowego Testamentu nazywają Chrystusa w przenośni pierworodnym dla podkreślenia Jego najwyższej pozycji razem z Ojcem i z Duchem Świętym. Jego najwyższej pozycji we wszechświecie i w Bożym planie zbawienia. W niczym to nie umniejsza boskości Chrystusa. Wprost przeciwnie. Jeszcze bardziej ją uzasadnia. Drodzy słuchacze, niektórzy z was będą chcieli mieć ten materiał na piśmie, wydrukowany. Jest taka możliwość. Jeśli po wysłuchaniu tego rozważania będziecie chcieli otrzymać ten materiał na piśmie, proszę piszcie na maila Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jeśli taką prośbę wyślecie na maila, na pewno ten materiał mailem zostanie wam przesłany. Kiedy spotkamy się następnym razem,
Chciałbym mówić o terminie jednorodzony w kontekście bóstwa Pana Jezusa, bo również w Nowym Testamencie Pan Jezus jest określony słowem jednorodzony. Więc jak zrozumieć słowo jednorodzony w odniesieniu do Pana Jezusa? A potem będziemy mieli kolejne spotkanie, gdzie chcę omówić kwestię terminu syn w kontekście Pana Jezusa. Dlaczego Nowy Testament nazywa Pana Jezusa synem? I co oznacza słowo syn w kontekście bóstwa Jezusa Chrystusa? Dziękuję Wam za uwagę. Ku Bożej chwale, a naszemu zbudowaniu. Amen.